Wzmacniacz zapisu. Do czego służy wzmacniacz zapisu w magnetofonach i szpulowych, i kasetowych? Opowiemy sobie w tym odcinku. Oczywiście w magnetofonach powszechnego użytku ten sam wzmacniacz jest używany jako wzmacniacz w procesie zapisywania, jak i w procesie odczytywania. Jest tylko odpowiednio przełączany. Pamiętacie, że gdy omawiałem wzmacniacz odczytywania, te same tranzystory brały udział w procesie odczytu, co tranzystory, które Wam pokazuję przy omawianiu wzmacniacza zapisu. Załączony tutaj rysunek to kawałek schematu magnetofonu szpulowego ZK-146. Na nim na początku omówię Wam wzmacniacz zapisu, jak on działa. Oczywiście ze źródła mamy podany sygnał i wstępnie wzmocniony w tym dwustopniowym wzmacniaczu. Następnie mamy wyregulowany poziom sygnału i trafia on do wzmacniacza złożonego z dwóch tranzystorów, gdzie w pętli sprzężenia zwrotnego jest korekcja częstotliwościowa. Jak widzicie tutaj, te elementy to są elementy korygujące. I tak, te dwa elementy to korekcja częstotliwościowa dla taśm żelazowych, dla średnich tonów. Czyli w okolicach 200-300 Hz do jakichś 2-3 kHz. Ten rezystor oraz ten kondensator to korekcja dla tonów najniższych, delikatne podbicie przy najniższych częstotliwościach. Tutaj mamy układ rezonansowy, który zwiększa wzmocnienie układu przy częstotliwościach, przy których zmniejsza się napięcie głowicy na skutek wpływu jej szczeliny. O tym sobie już mówiliśmy. Zmniejsza ten rezystor wpływ tego układu rezonansowego do obwodu korekcji. Czyli innymi słowy, reguluje podbicie na krańcach pasma. I czy to wszystko? No niestety nie. Żeby sygnał foniczny był prawidłowo zapisany na taśmie, to oprócz korekcji jego kształtu, znaczy amplitudy w funkcji częstotliwości, musimy także w odpowiedni sposób zmodulować sygnał audio, żeby z odpowiednim prądem podkładu zapisać go na taśmie. Im lepszy generator prądu podkładu, tym lepiej zapisany sygnał na taśmie. Wiemy też, że prądy podkładu różnią się dla różnych taśm. Dla żelazowej jest inny, dla chromowej jest inny, dla metalizowanej jest także inny prąd podkładu. Głowica kasująca działa ciągle z tym samym napięciem i z tą samą częstotliwością pochodzącą od generatora prądu podkładu. Natomiast regulując tym trymerem możemy zmniejszać wartość prądu podkładu na głowicy zapisującej. W magnetofonach lepszej klasy jest to robione za pomocą przełącznika albo automatu, który na podstawie wycięć w kasetach, jeżeli mamy do czynienia z magnetofonem kasetowym, ustala odpowiedni prąd podkładu dla danego typu taśmy. Teraz, jeżeli mamy magnetofon z automatyczną regulacją prądu podkładu, cały proces jeszcze bardziej się komplikuje i nadzoruje go mikrokomputer. Podczas zapisu niezbędny jest jeszcze nadzór poziomu wysterowania. Tutaj mamy jego schemat, dla jednego kanału oczywiście. I ten wskaźnik poziomu wysterowania pokazuje nam, jaką wartość napięcia podajemy na głowicę zapisującą. I jest on ważny dlatego, żeby nie przesterować, nie przemagnesować, nie zwiększyć zniekształceń na taśmie magnetycznej. Jest bardzo ważna kontrola poziomu zapisu, żeby jakość nagrania była jak najlepszej wartości.
Mówiłem o przełączniku, który nam zmienia wartość prądu podkładu, ale należy też pamiętać, że taśmy chromowe, żelazowe i metalowe różnią się także korekcją, czyli tutaj w obwodzie sprzężenia zwrotnego należałoby dobudować jeszcze przełącznik, który by nam tę charakterystykę zmieniał w zakresie wysokich częstotliwości. Zaraz pokażę Wam przykład z książki. Tutaj mam książkę Bolesława Urbańskiego o naprawie magnetofonów i mamy przykład wzmacniacza zapisu, w którym możemy zmieniać typ taśmy przez przełącznik. I tu widzimy dodatkowo dla taśm chromowych dołącza się dwa elementy, które zmieniają nam charakterystykę pętli sprzężenia zwrotnego dla wysokich tonów. Mało tego, mamy także regulację prądu podkładu. Widzimy tutaj rezystory i tymi rezystorami zmienia się prąd podkładu dla różnego rodzaju, różnych typów taśm. I prąd ten idzie na głowicę zapisującą. A po co zmieniać prąd podkładu? Taśmy różnego rodzaju charakteryzują się różną twardością magnetyczną i przemieszczanie elementarnych magnesów na taśmach metalowych jest trudniejsze, dlatego wymagają one większego prądu podkładu. Chodzi o to, żeby uzyskać taki przebieg prądu na głowicy zapisującej, po to, żeby nam zapisany sygnał, on jest bardziej taki, żeby zapisany sygnał był prawidłowo na taśmie magnetycznej. Chciałbym przypomnieć o tym, że w tańszych magnetofonach nie ma generatora prądu podkładu, tylko jest stały prąd podkładu ze źródła prądu stałego. Natomiast w magnetofonach bardziej zaawansowanych mamy generator wysokiej częstotliwości, którego sygnał płynący w tym obwodzie jest modulowany sygnałem o niskiej częstotliwości. On się po prostu oddaje lub odejmuje. Po to, żeby w odpowiedni sposób zapisać nam sygnał na taśmie według krzywej magnesowania, żeby ten sygnał posiadał jak najmniej zniekształceń. Tu przy tym przejściu przez zero mamy takie małe ugięcie. Dlatego im wyższa częstotliwość generatora prądu podkładu, wydaje się, że tym lepszy sygnał otrzymujemy na taśmie. Tutaj mamy przebiegi prądu sygnału fonicznego w głowicy zapisującej przy różnych prędkościach przesuwu taśmy. Dla 19,05 cm, 9,53 cm i 4,76 cm na sekundę. Widzimy, że im wyższa prędkość zapisu, tym częstotliwość zapisywana na taśmie jest większa. Ten przełącznik jest to przełącznik rodzaju taśmy. I gdy mamy taśmę żelazową, normalną, mamy odpowiednio ustalony oscylator biasu i o tej wartości prądu podkładu trafia on na głowicę zapisującą. Natomiast kiedy włączamy sobie taśmę specjalną, te kondensatory zwiększają nam prąd podkładu, w związku z czym na taśmie zapisywany jest sygnał ze zwiększonym prądem podkładu. Prąd podkładu musi poruszyć elementarne magnesy i je ustawić w odpowiednim kierunku. Dlatego na taśm, które są magnetycznie bardziej twarde, jak na przykład taśmy metalowe, ten prąd podkładu musi być dość duży. W książce, o której Wam już wspominałem w poprzednim filmie, o magnetofonie ZK120-140, przedstawiono charakterystykę przenoszenia magnetofonu w zależności od wartości prądu podkładu. I widzicie, jeżeli prąd podkładu jest mniejszy, mamy podbite wysokie tony, a obniżone niskie częstotliwości. Kiedy prąd podkładu wzrasta, na przykład do wartości 1,2, mamy podbite basy, a obniżone wysokie tony. Przeanalizujemy sobie teraz wzmacniacz zapisu lampowy z magnetofonu ZK120.
Podajemy sygnał przez gniazdo wyjściowe do wzmacniacza oporowego, który nam ten sygnał z 1 mV wzmocni do 65 mV. Mamy tutaj regulację poziomu zapisu i właściwy obwód, który nas w tej chwili interesuje, wzmacniacz zapisu. Pętla sprzężenia zwrotnego i w niej właśnie odbywa się korekcja. Zwiększenie poziomu wzmocnienia dużych częstotliwości przy zapisie wynika z konieczności przeciwdziałania wielu szkodliwym zjawiskom. Między innymi jest to obniżenie się amplitudy strumienia magnetycznego sygnałów o dużych częstotliwościach. Wynika to właśnie z wpływu szerokości szczeliny w głowicy zapisującej. Wynika to także z tego, że głowica uniwersalna obciąża stopień końcowy wzmacniacza zapisu impedancją o charakterze indukcyjnym. Impedancja ta rośnie wraz ze wzrostem częstotliwości. Zmiana impedancji głowicy powoduje zmniejszenie się amplitudy prądu zapisu przy dużych częstotliwościach. Zjawisko to jest skompensowane przez włączenie w szereg z głowicą rezystora o dużej rezystancji w stosunku do impedancji indukcyjnej głowicy dla największej częstotliwości przenoszonego pasma. A o co chodzi z tym wpływem szerokości szczeliny na jakość zapisywanych częstotliwości akustycznych? Przy dużych częstotliwościach i małych prędkościach przesuwu taśmy, na przykład 4,76 cm na sekundę, pole magnetyczne w szczelinie głowicy zapisującej zdąży zmienić fazę, zanim element taśmy opuści pole oddziaływania szczeliny i skutek tego zmniejsza się na magnesowanie. Zobrazujmy sobie to mniej więcej na przykładzie tego rysunku. Mamy głowicę uniwersalną. Przesuwa się nam taśma przed szczeliną roboczą. Występuje tutaj jakieś magnesowanie i prędkość przesuwu taśmy jest bardzo mała, na przykład jak w magnetofonach kasetowych. Szczelina ma odpowiednią szerokość i jeżeli taśma się nam przesuwa, to zanim nie zdąży opuścić tą szczelinę, wpływ pola tej szczeliny, pole magnetyczne zdąży zmienić fazę na odwrotną. I w ten czas osłabia nam nagranie wysokich częstotliwości na taśmie, ponieważ przemagnesowuje ją w drugą stronę. To jest właśnie wpływ szczeliny głowicy zapisującej. Zjawisko to występuje słabiej dla wąskich szczelin. Na przykład w magnetofonach kasetowych też szczeliny są mniejsze, bo mamy mniejszą prędkość przesuwu taśmy. Ale w głowicach, w magnetofonach szpulowych szczelina jest stała, a mamy do wyboru na przykład trzy prędkości przesuwu taśmy. W związku z tym trzeba znaleźć kompromis pomiędzy prędkością przesuwu taśmy, a wpływem czy tam szerokością szczeliny. Nadmierne zmniejszenie szerokości szczeliny prowadzi do niezupełnego wnikania pola zapisującego w głąb takiego nośnika. Ponieważ w tym momencie to pole magnetyczne jest mniejsze. Ono słabiej przechodzi przez cały nośnik magnetyczny. Jest to przyczyną powstawania zniekształceń nieliniowych. Powiększa się wahania amplitudy odczytywanego sygnału. Występuje tutaj to zjawisko zwłaszcza przy wysokich częstotliwościach, dlatego że nośnik jest niejednorodny. Dzisiaj mamy dostęp do nośników z różnych okresów, ale podczas ostatniej dekady produkcji taśm magnetycznych były one już na tyle udoskonalone, że niejednorodność była zminimalizowana bardzo i te taśmy wysokie tony przynosiły bardzo dobrze. Na przykład taśmy żelazowe okazało się, że zaczęły dorównywać jakością taśmom chromowym z poprzedniej dekady. Obwód korekcji musi jeszcze z jednego powodu wzmocnić nam wysokie tony.
Jest taki czynnik powodujący osłabienie zapisu dużych częstotliwości pasma akustycznego. To zjawisko nazywa się demagnetyzacją. Elementarne magnesy, które są w taśmie, są igiełkami, które są poukładane przez głowicę kasującą wzdłuż przesuwu taśmy. I te igiełki są poustawiane przed kasowaniem w różnych kierunkach. Ważna jest długość takiego elementarnego magnesu w stosunku do jego przekroju. I zjawisko demagnetyzacji można opisać tak. Powstające w taśmie podczas zapisu pole magnetyczne ulega rozmagnesowaniu w stopniu tym silniejszym, im mniejsza jest długość elementarnego magnesu w stosunku do jego przekroju. Czytam definicję z podręcznika. Ponieważ długość elementarnego magnesu przy zapisie dużych częstotliwości pasma akustycznego jest mniejsza niż dla częstotliwości średnich i małych, więc samo odmagnesowanie taśmy przy dużych częstotliwościach jest największe. Zjawisko to zależy również w dużym stopniu od materiału nośnika magnetycznego taśmy. Powiedzieliśmy sobie już o obwodzie korekcji. Powiedzieliśmy sobie także o prądzie podkładu, o prądzie, który występuje na głowicy kasującej, ale trzeba powiedzieć, że od wartości prądu podkładu zależy czułość taśmy. Jest ona określona przez napięcie głowicy odczytującej w zależności od prądu podkładu wielkiej częstotliwości przy stałej wartości prądu zapisującego. Ogólnie mówiąc, przebieg charakterystyki przenoszenia magnetofonu zależy w dużym stopniu od prądu podkładu. Również współczynnik zniekształceń liniowych dla poszczególnych wartości wysterowania taśmy jest zależny od wartości prądu podkładu. Dlatego też zwróciliśmy uwagę w poprzednim odcinku na generatory, które są wykorzystywane w generatorach prądu podkładu. Omówiłem je bardzo ogólnie, ale widzimy na przykład wzmacniacz mocy może być przemianowany w takim magnetofonie na generator prądu podkładu. Kondensatory C4 i C8. Tutaj widzimy dwa kondensatory. Zapewniają wzrost wzmocnienia w zakresie większych częstotliwości. Wraz ze wzrostem częstotliwości napięcia sterującego maleje reaktancja tych kondensatorów i dlatego zmniejsza się współczynnik sprzężenia zwrotnego w tym zakresie częstotliwości, co z kolei powoduje wzrost napięcia na drugiej triodzie lampy ECC83. Drugiej triodzie lampy. A tym samym zmienia się napięcie na wyjściu wzmacniacza, czyli tu. Wzrost wzmocnienia w zakresie mniejszych częstotliwości zapewnia kondensator C11, którego działanie jest identyczne jak kondensatorów C4 i C8. Wzmocnione i skorygowane napięcie w funkcji częstotliwości jest doprowadzone z anody trzeciego stopnia do głowicy zapisującej, do gniazda słuchawkowego i do wskaźnika poziomu zapisu. Trzeba także powiedzieć o tym elemencie, jaką ma funkcję w tym magnetofonie, mianowicie rezystor R3 i R35. Oprócz tego, że ustala prąd zapisu dla głowicy uniwersalnej, to także z tym kondensatorem tworzą filtr dolnoprzepustowy, który nie pozwala, żeby napięcie podkładu o wysokiej częstotliwości trafiło na wyjście słuchawkowe oraz na wskaźnik poziomu zapisu. Jest to filtr dolnoprzepustowy. Pokażę Wam jeszcze wzmacniacz zapisu z magnetofonu Tonette. Sygnał wyjściowy wchodzi na lampę EF86. Bardzo dobrze nadaje się do takiego magnetofonu. I to jest wzmacniacz wstępny. Następnie idzie to na połówkę triody, która ma sprzężenie zwrotne z lampą L3, drugą połówką triody, poprzez
ten obwód oraz obwód kompensujący wpływ szerokości szczeliny. Tu mamy generator prądu podkładu, a tu układ wskazywania poziomu zapisu. Zasady działania tego układu już znacie, tej pętli sprzężenia zwrotnego. Ma ono odpowiednio skorygować nam sygnał wejściowy, żeby napięcie na głowicy zapisującej miało odpowiednie wartości, odpowiednią amplitudę w funkcji częstotliwości. Za chwilę dojdziemy do doświadczenia, w którym pokażę Wam, jak działa wzmacniacz zapisu w magnetofonie ZK-146. Magnetofon mam już rozebrany i przygotowany do tego, żeby rozpocząć badanie. Ale wcześniej pokażę Wam zasadę działania układu autokalibracyjnego taśmy na przykładzie magnetofonu Technics RSBX-701. Mam tutaj bardzo starą taśmę z 1985 roku. Jest to taśma PASF CRE2. I ta taśma wymaga dosyć wysokiego prądu podkładu. Dlatego wybieramy sobie na magnetofonie. Widzicie, przesuwa się. Wybieramy sobie high, czyli wysoki prąd podkładu. I kiedy magnetofonowi zezwolimy na to, żeby wstawił prąd podkładu, to jak widzicie, w tej chwili dobiera sobie poziom niski. Następnie testuje częstotliwością 10 kHz, czyli high, i ustawia taki sam poziom. Teraz ustawia korekcję 90, 120 i tak dalej mikrosekund oraz poziom zapisu dla tej taśmy. Maksymalny. I skończył autokalibrację. W tym magnetofonie mamy także możliwość jeszcze zmiany prądu podkładu przez użytkownika i objawia się tym, że zdejmując wartość prądu zwiększamy liczbę wysokich tonów, zwiększając zmniejszamy liczbę wysokich tonów. W tej chwili magnetofon nagrywa, źródło taśma, i zobaczmy, co się stało, kiedy zmniejszyliśmy wartość prądu podkładu. Wzrosły nam zniekształcenia. To oznacza, że dla niektórych taśm za mały prąd podkładu oznacza zwiększenie zniekształceń. Wartość nominalna ustawiona przez automat i wartość prądu podkładu, którą zwiększyłem na maksa. Widzicie? Jest maksymalna, czyli jak najwięcej basu mamy w tej chwili. Źródło i taśma. W tym magnetofonie mamy jeszcze taki układ jak HX Pro Headroom Extension. W związku z tym rozszerzenie pasma, czyli regulacja częstotliwości prądu podkładu, następuje w sposób automatyczny w zależności od zawartości wysokich tonów w sygnale. Zaraz Wam pokażę schemat. Układ HX Pro Headroom Extension jest to regulowany wzmacniacz, który podaje nam z oscylatora prądu podkładu, jest oscylator, odpowiednią wartość napięcia w zależności od ilości wysokich tonów. Tu widzimy układ regulacyjny, który w zależności od wartości szczytowej wyższych częstotliwości odpowiednio reguluje tym wzmacniaczem, który nam na te cewki podaje odpowiednią wartość prądu podkładu, i jest to regulowane w zależności od widma sygnału akustycznego. Tak w dużym uproszczeniu mogę opowiedzieć działanie układu HX Pro. Czyli analizując po drodze, mamy wzmacniacz zapisów tam w górze, łapkę biasu, to idzie nam tutaj na ten układ modulujący nam prąd podkładu sygnał akustyczny i dalej idzie to na głowicę. Tutaj mamy układ HX Pro w magnetofonie Sony TCK390 i też mamy układ detekcji
impulsów wysokich częstotliwości, które zmieniają nam wartość prądu podkładu na tych cewkach. Tym samym wartość prądu podkładu na głowicy uniwersalnej. Tutaj mamy wzmacniacz zapisu dla magnetofonu TCK390. Realizowany jest on w tej kości. I podstawową korekcję częstotliwościową napięcia głowicy dla odpowiednich stałych czasowych 35, 70, 50, 120 dokonywany jest za pomocą przełącznika elektronicznego, a dalsza obróbka sygnału jest wewnątrz tego układu scalonego. Tutaj jest struktura wewnętrzna tego układu scalonego i obwód korekcji jest przełączany elektronicznie przez zewnętrzne elementy, a korekcja dokonywana jest wewnątrz układu scalonego. W magnetofonie TCK570 jest to zrobione w sposób bardziej zaawansowany. Tych stałych korekcyjnych jest więcej, ale zasada działania wzmacniacza zapisu jest bardzo podobna do już opisanej. Widzimy stąd, że żeby otrzymać taki przebieg magnesowania taśmy, zaangażowanych musi być więcej niż jeden obwód, mianowicie wzmacniacz zapisu, który nam odpowiednio koryguje sygnał elektryczny, czyli wartość amplitudy funkcji częstotliwości. Musi być jeszcze generator prądu podkładu, który nam odpowiednio zmoduluje sygnał, żeby wstępnie namagnesować taśmę. Chociaż moglibyśmy przecież zastosować magnesowanie prądem stałym. Ale w ten czas działanie takich układów jak HX-Prom, Dolby nie miałoby sensu, ponieważ jakość zapisywanego sygnału byłaby dużo niższa niż obecnie możemy to uzyskać. Układ pomiarowy jest przygotowany, napięcie odniesienia mamy zmierzone i możemy zacząć przestrajać. Ja Wam pokażę przestrojenie płynne od 40 Hz. A mamy częstotliwość 40 Hz. Te zakłócenia, które widzicie, to są wynikiem z pętli masy, której nie udało mi się wyeliminować tym razem. I zobaczcie, przestrajam. Mam 400 Hz, troszeczkę rozszerzymy wykres i jedziemy dalej. Ten przebieg jest na głowicy, ten przebieg jest na wejściu. Widzicie, jak rośnie napięcie przy częstotliwości 7, 8, 12, no 11, 12 kHz i potem zaczyna maleć. Za chwilę sobie pospisuję wszystkie wyniki. W tej chwili mam 20 kHz. Pospisuję wszystkie wyniki i przedstawię Wam wynik. Nie będę Was zanudzał całym pomiarem. Mam już pomierzone. Tu jeszcze 20 kHz. Tu widzicie oscyloskop podłączony pod głowicę, a tam mamy podłączone pod wejście generator. A skąd wiem, jak to podłączyć? Po prostu instrukcja serwisowa informuje serwisanta, w jaki sposób zrobić układ pomiarowy do sprawdzenia toru zapisu. Tutaj mamy tabelkę i za chwileczkę będziemy na tym wykresie rysować nasze pomiary. Ten bohater, który nam posłużył do przetestowania wzmacniacza zapisu, to magnetofon ZK146. Jest on po kompletnym serwisie. Okazało się w trakcie serwisu, że pętla sprzężenia zwrotnego dla wzmacniacza zapisu ma wadliwe elementy. Tylko dwa kondensatory musiałem wymienić, żeby ta krzywa wróciła do normy i dlatego już testujemy magnetofon, który ma sprawny tor zapisu.
Oczywiście tutaj na pomiar nie ma wpływu stan głowicy, ponieważ symulowaliśmy głowicę rezystorem 100 ohmów. Żeby nam nic nie zakłócało pomiaru wzmacniacza zapisu, należy rozłączyć tę zworkę tutaj i wtedy wyłączamy generator prądu podkładu. A jak widzimy, jest on zbudowany tutaj. Mamy stabilizator napięcia, układ generatora. To jest transformator, który przez te dwa kondensatory podaje nam prąd podkładu na głowicę uniwersalną. I zobaczcie, to jest to. Teraz te dwa trymery są tutaj. I to przez ten przełącznik podaje nam odpowiedni prąd podkładu dla taśmy żelazowej oczywiście, bo w tym magnetofonie tylko takie są możliwe do używania, na głowicę uniwersalną. Tutaj mamy także pułapkę, która nam zabezpiecza przed przedostawaniem się prądu podkładu do wzmacniacza mocy. I jak zwykle to napięcie jest napięciem odniesienia i przeliczamy sobie to w kalkulatorze decybeli. Obliczenia zrobione i widzimy, że szczyt mamy przy 14 kHz. Największe napięcie plus 10,62 dB względem oczywiście 1 kHz. Dla częstotliwości 40 Hz powinniśmy mieć plus 2,5 dB. Ja zmierzyłem 40 Hz plus 1 dB. Ale mamy tutaj tolerancję. Co prawda nie mieścimy się w tej tolerancji, ale może to wynikać z błędu pomiarowego. 333 Hz. Tego nie mierzyłem, zmierzyłem 200 Hz i 400 Hz. I mamy odpowiednio minus 0,83 i 0,50 dB. Powinien być minus 1 dB, czyli mieścimy się w tolerancji. 1 kHz to wiadomo 0 dB. 6 kHz plus 4,2 dB. 6 kHz mamy 3,26 dB, czyli mieścimy się w tolerancji plus minus 1 dB oraz 12,5 kHz powinny się mieć plus 12,5 dB. Zmierzyłem 12 kHz i mam plus 10 dB, czyli stanowczo za mało. Niestety nie poprawiałem tego wzmacniacza zapisu zbyt mocno, a na fabrycznym ustawieniu tutaj była katastrofa. Tu teraz widzicie magnetofon przed naprawą i wymianą części. Ta charakterystyka w zakresie sopranów wyglądała tak i ten magnetofon musiałem poprawić przez wymianę pewnych elementów w sprzężeniu zwrotnym. W związku z czym udało mi się uzyskać taki efekt, który uważam za bardzo dobry, jak na magnetofon ZK-146. Może gdybym jeszcze tam trochę pokombinował, ta charakterystyka byłaby nieco lepsza i zapis sopranów byłby dużo wyraźniejszy. Ale jak widzicie, zmierzona charakterystyka wzmacniacza zapisu delikatnie uwydatnia basy, następnie osiąga zero, czyli taką bardziej płaską charakterystykę ma w zakresie od 200 Hz do 2 kHz powiedzmy i zaczyna się wznosić jej wzmocnienie dla sopranów, przy czym na samym końcu następuje zamknięcie tej charakterystyki w dół i wzmocnienie dla najwyższej częstotliwości opada, co zresztą widać tutaj. Zwróćcie swoją uwagę na częstotliwości powyżej 15 kHz. To są ostatnie wartości. O, teraz widać dosyć wyraźnie. Mimo, że producent ma zakłady radiowe Kasprzaka, podaje, że charakterystyka powinna odpowiadać krzywej podanej na rysunku 18 zgodnie z tą tabelą, jednak ten magnetofon takiej krzywej nie osiąga. Są po prostu źle dobrane elementy w pętli sprzężenia zwrotnego, o czym mówiłem już na początku
filmu, kiedy pokazywałem Wam schemat wzmacniacza zapisu. Oczywiście w krótkim filmie nie sposób omówić wszystkich problemów i zjawisk występujących we wzmacniaczach zapisu, ale myślę, że podstawowy problem poruszyłem i udało mi się to opisać w sposób zrozumiały. Z powodu różnych rozwiązań układowych, które albo zapewniają bardzo dobre prowadzenie taśmy, albo zapewniają bardzo dobre przenoszenie częstotliwości w całym zakresie pasma akustycznego, magnetofony bywają dość drogie. Oba magnetofony, które widzicie, wyniki zakończenia aukcji, były uszkodzone. Ten drugi, Revox B710, który jest znakomitym magnetofonem, wyświetlał na wyświetlaczu dwie literki i nie chciał się uruchomić. Nie pamiętam natomiast ten pierwszy Revox A77, jaki miał problem. Niemniej proszę spójrzcie na ceny. Naprawdę dobre magnetofony kosztują niemałe pieniądze. Chociaż z drugiej strony znowu trzeba się zastanowić nad tym, czy rzeczywiście warto wydawać aż takie kwoty na te urządzenia. Żeby nie wspomnieć o legendarnych już magnetofonach Nakamichi, które potrafią kosztować 15 tysięcy złotych. Nie będę się teraz zastanawiał nad tym, czy warto wydać takie pieniądze na takie urządzenia. Może zrobię to już jako podsumowanie całości tej serii filmów o zapisie na taśmach magnetycznych. I jak dotąd omówiliśmy wszystkie bloki magnetofonu. Wzmacniacz odczytu. Teraz omówiliśmy wzmacniacz zapisu. Omówiliśmy generator prądu podkładu. Sposób zapisywania sygnału na taśmie. Omówiliśmy wskaźnik przy okazji omawiania magicznego oczka. Pozostałe elementy magnetofonu to elementy mechaniczne. Oczywiście każde urządzenie posiada zasilacz, który jest elektryczny, ale to jest tak rzecz oczywista, że zapomniałem o tym wspomnieć. Układu mechanicznego magnetofonu nie będę omawiał. Raczej w następnym odcinku poświęcę się omawianiu układom redukcji szumu albo samym taśmą. Zastanowię się jeszcze, na jaki temat zrobić odcinek. Natomiast jeżeli coś mogę powiedzieć na temat tego ZK, ogólnie magnetofonów ZK120, serii ZK140, to mają one tutaj wadliwy układ przesuwu taśmy, ponieważ zoptymalizowany jest do przewijania. Taśma przebiega po głowicy przez cały czas. W momencie odtwarzania i przewijania przez cały czas nie ma układu odchylającego taśmy, dlatego głowice bardzo szybko się tutaj niszczą i brudzą w tych magnetofonach. Dużo lepsze są rozwiązania w magnetofonach szpulowych zachodnich albo w magnetofonach kasetowych, gdzie głowica jest odsuwana od taśmy w momencie przewijania. Nie ma optymalizacji prowadzenia taśmy. No tutaj są tylko takie słupki. Gdyby były rolki prowadzące, odtwarzanie byłoby bardziej stabilne w tym magnetofonie. No cóż, konstrukcja Grundiga. W magnetofonach kasetowych głowica cofa się w momencie przewijania. Jest to rozwiązanie o wiele lepsze, aniżeli w tym szpulowcu. Myślę, że po tych 3 czy 4 odcinkach o magnetofonach wiemy już, jak działa wzmacniacz odczytu, jak działa wzmacniacz zapisu, po co jest generator prądu podkładu. Wiemy także, że zapis sygnału na taśmie jest nieliniowy i dlaczego charakterystyka wzmacniacza odczytu i zapisu nie jest liniowa dla napięcia, amplitudy napięcia funkcji częstotliwości. Dlaczego trzeba wzmacniać i korygować wysokie częstotliwości, że głowice magnetyczne mają dużo wad. Wiemy to wszystko i mam nadzieję, że pomoże to zrozumieć, dlaczego czasami magnetofon źle nagrywa na jakichś taśmach. Dziękuję wszystkim, którzy obejrzeli ten odcinek.
Bardzo się z tego powodu cieszę. Oznacza to, że prezentowanie takich wiadomości ma jakiś sens. Zapraszam do następnego odcinka. Nie wiem jeszcze, z którym tematem będę się borykał. Zapraszam do kliknięcia kciuka w górę.